Jeśli myśli, że może nas tak golewać, to jest w grubym błędzie. Tymczasem koledzy z klasy Mariusza Walickiego czekają na niego w szatni. Są wściekli, że nie przychodzi. Nie wiedzą, że przyrodni brat nowego ucznia razem z kolegami postanowili stanąć w obronie Mariusza i dać im nauczkę za to, że znęcają się nad nowym uczniem. Spoko, Mariusz to nasz ziomek z klasy. Tak? Dużo mi o was opowiadał. My mu tylko chrzest robiliśmy. Tak się robi, nie? Chrzest? A wy już mieliście swój chrzest? Oczywiście, że mieliśmy. Tak? Chodź na chwilę. Chodź. To masz problem, bo nie pamiętam. Cześć! Mam. 16-letnia Marta jest szczęśliwa, bo strona z jej nagimi zdjęciami zniknęła z internetu. Domyśla się, że pomógł jej Tomek. Mimo to o wszystkim dowiadują się rodzice dziewczyny. Musiała znaleźć lepszy sposób na zrobienie kasy, bo ten z wrzucaniem fotek do sieci był zbyt ryzykowny. Przyrodni brat gnębionego Mariusza postanawia zemścić się na nastolatkach i wreszcie zakończyć chrzest chłopaka. Nie bądźcie źli na Kamila. On zrobił to w mojej obronie. Sama sobie robisz te fotki? Uczennica gimnazjum, żeby zdobyć pieniądze na doładowanie telefonu, sprzedaje swoje nagie zdjęcia w internecie. Jej kolega, z którym dziewczyna nie chciała się umówić, z zemsty tworzy w sieci stronę z jej zdjęciami. O sprawie dowiaduje się nauczyciel informatyki i wszyscy uczniowie. Dziewczyna jest przerażona, że teraz o wszystkim dowiedzą się też jej rodzice. Czekamy na ciebie, kocie. W gimnazjalnej klasie 2D pojawił się nowy uczeń Mariusz Walicki. Chłopak od początku nie miał w szkole łatwego życia. Koledzy z klasy znęcają się nad nim i są coraz bardziej okrutni. Przyrodni brat Mariusza, Kamil, początkowo nie zamierzał przejmować się kłopotami 15-latka. W końcu jednak staje w jego obronie. Cześć, koty. No siemano. Na nas czekacie? Wy kim jesteście? Kolegami Mariusza. Zostaw mi. Zamknij ryj. W szkolnej szatni licealista Kamil, starszy brat Mariusza Walickiego, razem z kolegami zamierzają rozprawić się raz na zawsze z prześladowcami gimnazjalisty. Postanowili zamknąć chłopaków w szafkach. Wypuść nas! Drugie są zawsze lepsze! Gnojkom nic się nie stanie, jeśli chwilę posiedzą w szafie, a może sobie coś przemyślą i nie będą znęcać się nad słabszymi. Marta Dobrowolska idzie do szkoły. Przez całą noc próbowała usunąć z internetu stronę ze swoimi półnagimi zdjęciami. Kiedy już prawie się poddała, strona sama zniknęła. Dziewczyna jest bardzo szczęśliwa i chce podziękować Tomkowi, bo jest pewna, że to on jej pomógł. Nie uwierzycie, ta strona zniknęła. Naprawdę? No. O, no to super. Czuję się, jakbym spadła z szubienicy. To mi spadł z serca, co? Ale no. Pamiętaj następnym razem. Dzień dobry. Uważaj, Dzień dobry. Marta, o której będą twoje rodzice? Ale ta strona zniknęła już. To dobrze, ale i tak muszę z nimi porozmawiać. Musi pan? Muszę. Daj mi numer do twojej mamy, dobra? Okej, okay, dzięki. Proszę. A wiesz co, została jeszcze ta sprawa z rodzicami. No to pewna czysta formalność, musi zgłosić takie rzeczy. Ale teraz już możesz odetchnąć. No. Będzie spoko, upiekło ci się, powiem ci, że to się nie rozdmuchało na całą szkołę, bo by była po prostu tragedia. Dobra, to najważniejsze, czekaj. O, poczekaj sekundę. Cześć. Ma. Za co? Jak to za co? To ty schakowałeś tę stronę, nie? No Marta prosiłaś, to spróbowałem. I ci się udało, jak ty to w ogóle zrobiłeś? No, ale sam mówiłaś, że jestem najmądrzejszy w całej szkole. Miałam rację. No, w sumie tak. Słuchaj, dalej mi jest głupio, bo wiesz, ty się chciałeś ze mną umówić. Dobra, dajmy spokój już z tym, zapomnijmy. Ale ja wpadłam na świetny pomysł. No jaki? Bo ogólnie Jagoda nie ma chłopaka i tak sobie pomyślałam, że mogę do niej zagadać. Nie, Marta, daj spokój. Bo ty jesteś super facetem, ona jest świetną, świetną laską. I wiesz, jaką byście genialną parę tworzyli. Nie, naprawdę nie potrzebuję twojej pomocy, ale dzięki. Ale to pomyśl jeszcze nad tym, bo... Jak coś będę pamiętał. To pamiętaj. Na razie. Trzymaj się, pa. Marta jest szczęśliwa, że sprawa z jej nagimi fotkami zakończyła się. Nie wie, że do szkoły została wezwana jej mama. Ta moja akcja była totalnie bez sensu. Zrobiłem Marcie świństwo, ale wcale nie czuję się z tym lepiej, a ona i tak nic nie zrozumiała. W sumie to, kurde, nie chciałbym mawiać się z laską, która sprzedaje swoje gołe fotki za kasę. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam pana przez telefon? Matka gimnazjalistki dotarła do szkoły. Jest oburzona tym, co zrobiła córka. No właśnie to próbujemy ustalić. Marta mówi, że to ona sama je wrzuciła tam. Ale dlaczego miałaby to robić? Nie rozumiem. W jakim celu? To był taki żart, mamuś. Ale jaki żart? Pokazywać goły tyłek całemu światu to żart dla ciebie? No, ale tej strony już nie ma. Skasowali ją.
Ale kto ją skasował? Przecież przed chwilą powiedziałaś, że sama ją robiłaś. To skomplikowane. Na stronie było napisane, że Marta sprzedaje swoje zdjęcia za doładowanie do telefonu. No przecież ja zaraz dostanę zawału. No przecież nie wytrzymam, no. Dobra, nie histeryzuj. Mówiłam ci, że to żart. Ale jaki żart? Dziecko, przyznaj się, powiedz szczerze, jak było naprawdę. No przecież... Ja nie wytrzymam chyba, no. Dobra, no tak jak mówię. Czyli co, sprzedawałaś swoje nagie zdjęcia? Wiesz co, one nie były nagie, one były półnagie, a poza tym to było tylko raz i to już się więcej nie powtórzy. Ale czy ty zdajesz sobie sprawę, co ty zrobiłaś? Czy ty zdajesz sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje tego? Ja nie rozumiem, ja nie wiem, jak ja cię wychowałam w ogóle, dziecko, no. Przecież ja się wstydzę za ciebie teraz. Dobra, nie histeryzuj, będzie okej. Okay. Dla ciebie może będzie okej. Tobie się wydaje, że będzie okej. Wiesz co? Porozmawiamy sobie na ten temat z ojcem. Nie. O tak! Wie pan co? Bardzo dziękuję panu za informację. Okazuje się, że ja po prostu nie znam własnej córki. Nie wiem nic o własnym dziecku. Ale bardzo panu dziękuję, naprawdę. Dziękuję serdecznie i do widzenia. A my sobie porozmawiamy w domu. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Nie poszło tak łatwo, jak się spodziewałam. Teraz będę miała w domu Saigon. No chociaż tyle dobrze, że Alan się o niczym nie dowiedział. Będę musiała znaleźć lepszy sposób na zrobienie kasy. No bo ten z wrzucaniem fotek do sieci był zbyt ryzykowny. Mariusz z drugiej klasy gimnazjum ma za chwilę lekcję polskiego z wychowawczynią Jolantą Żabińską. Chłopak nie wie, że przyrodni brat stanął w jego obronie i zamknął jego kolegów w szkolnych szafkach. Jest zaskoczony, bo w klasie nikt go nie atakuje. Mariusz! Tak? Pozwól do mnie na chwilę. Co się stało? Czy ty wiesz, co twój brat zrobił twoim kolegom? Nie mam pojęcia. Nie udawaj. Zamknął ich w szafkach na kilka godzin. Byli przerażeni. Nie, naprawdę nic nie wiedziałem. To nie jest żaden sposób na załatwianie problemów. Prosiłam, żebyś zgłosił to do mnie, jeśli oni się nad tobą znęcają. Znaczy, nie no, za bardzo się bałem. Dobra, porozmawiamy o tym później. Usiądź na miejsce. Bartek, Michał, Rafał, proszę idziecie ze mną. O sprawie znęcania się nad uczniem został poinformowany dyrektor szkoły. Teraz gimnazjaliści będą musieli się wytłumaczyć z tego, co zrobili. A tego się po tobie nie spodziewałem. Przed gabinetem dyrektora czekają ojczym i matka Mariusza Walickiego. Jest z nimi również starszy brat gimnazjalisty. Mężczyzna jest bardzo zdenerwowany na syna. Nie wie, że tak naprawdę to nie był chuligański wybryk, tylko próba obrony młodszego brata. Ja muszę państwu coś powiedzieć. To, co się stało, to jest częściowo moja wina. Domyślałam się, że Mariusz ma kłopoty z kolegami z klasy, ale niestety nie zdążyłam nic z tym zrobić. Przepraszam, ale co Mariusz ma z tym wspólnego? To państwo nie wiecie? Kamil państwu nie powiedział? On zemścił się na kolegach z klasy Mariusza za to, że go prześladowali. Czy to prawda? No to oczywiście niczego nie tłumaczę, ale chciałam, żeby państwo wiedzieli, że zajmę się tym i dopilnuję, żeby Mariusz czuł się dobrze w mojej klasie. A teraz przepraszam. Dziękujemy. Moi panowie, żeby było jasno, nie usprawiedliwiam zachowania tamtych chłopaków. Ale z tego, co wiem, wy też nie jesteście bez winy. Czy to prawda, że znęcaliście się nad nowym uczniem w klasie? Tylko robiliśmy mu chrzestną. Nie pogrążajcie się. Z tego, co wiem, trwało to parę dni i było regularnym prześladowaniem. No, ale nic mu nie zrobiliśmy. No pewnie. Śpiewanie w klasie, filmiki, niszczenie ubrania. Naprawdę uważacie, że to śmieszne, zabawne, przyjemne? Moi panowie, umawiamy się tak. Po pierwsze, ja nie zamierzam tolerować takich zachowań. Po drugie, wy macie przeprosić Mariusza. Po trzecie, jak to się jeszcze raz powtórzy, to mniejsze z tym. Grożą wam poważne konsekwencje. Zrozumieliśmy się? Kamil. Słuchaj, ja rozumiem, że chciałeś pomóc, ale w taki sposób? A w jaki? Na tych idiotów nic innego nie działa. Nie mogłeś z nami porozmawiać? No i co wy byście zrobili? Poszlibyśmy do dyrekcji, a teraz wszyscy się już dowiedzieli i masz problem. Przeżyję. Przeżyję. Chłopaku, nie jesteś taki dorosły, jak ci się wydaje. Mariusz, a co tutaj robisz? Nie bądźcie źli na Kamila. On zrobił to w mojej obronie. Przyszedłem mu podziękować. Dyrektor zdecydował nie karać uczniów zawieszeniem w ich prawach.
Również Kamil nie został ukarany za to, że zamknął kolegów w szkolnych szafkach. Wie, że źle zrobił, ale chciał stanąć w obronie młodszego brata. Zrobię wszystko, żeby Kamil nie miał przeze mnie problemów. On zrobił to dla mnie, bronił mnie. Nigdy nie myślałem, że tak fajnie jest mieć starszego brata.